jeszcze przed napaścią rosyjską na Ukrainę z rozmysłem zaplanowałem rozwój Wojska Polskiego. Powstał plan modernizacji technicznej w perspektywie do 2035 roku. Teraz ten plan, pracujemy nad jego rozszerzeniem do 2039 roku. Zatwierdziłem największe w historii umowy dotyczące zakupu uzbrojenia dla Wojska Polskiego. W 2018 roku to był system Patriot, a więc system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy. W 2019 roku rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km. W 2020 roku samoloty F-35, najnowocześniejsze samoloty na świecie. W 2021 roku czołgi, amerykańskie czołgi Abrams, takie same, jakie widać tu za mną, których załogi przed chwilą ćwiczyły z polskimi załogami. Ten sprzęt napływa sukcesywnie na wyposażenie Wojska Polskiego, ale my, proszę Państwa, nie marnujemy czasu. W ciągu tych 2 lat jeszcze oczekiwania na dostawy sprzętu, chociaż już rozpoczęły się dostawy w ubiegłym roku, myślę tu o koreańskich czołgach K2 czy armatochaubicach koreańskich K9, w tym roku zakres tego sprzętu, tej broni, która będzie dostarczana do Polski, jest znacznie większy, znacznie szerszy. W ciągu tego czasu szkolimy Wojsko Polskie. Na poligonie w Biedrusku, dzięki uprzejmości US Army, to szczególnie chciałbym podziękować generałowi Kolaszewskiemu, czyli dowódcy 5. Korpusu US Army, odbywają się szkolenia polskich załóg czołgów Abrams. W połowie tego roku pierwsze egzemplarze Abramsów trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej, Żelaznej Dywizji, do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zadaniem tego wojska, zadaniem tych czołgów będzie zamknięcie Bramy Brzeskiej, a więc zamknięcie, postawienie tamy nie do przebicia, tamy, która spowoduje, że ewentualnie gdyby agresor zdecydował się na zaatakowanie Polski, to nie uda mu się, po prostu mu się nie uda. Ta równina, która ciągnie się od Brześcia po Wisłę, była wykorzystywana przez Rosjan w XIX wieku, czy też w 1920 wieku, a więc jest to szlak ataku wykorzystywany historycznie wielokrotnie. Zamykamy Bramę Brzeską dzięki właśnie czołgom Abrams, czołgom, które należą do najlepszych. Mogę powiedzieć wprost, rozmawiałem z naszymi czołgistami, z polskimi żołnierzami, którzy mają doświadczenie z użytkowania Leopardów. Mówili jak najlepiej o Abramsach, mówili o przewadze tych czołgów nad innymi. A więc te czołgi na wyposażeniu Wojska Polskiego stanowią rzeczywiście bardzo ważny argument, jeśli chodzi o odstraszanie, jeśli chodzi o obronę. Wspomniałem o sprzęcie, o broni, która została zakupiona w Stanach Zjednoczonych, ale też bardzo duży pakiet zakupiliśmy w Korei Południowej. To czołgi K2, to armatochaubice K9. Pierwsze egzemplarze tej broni już dotarły do Wojska Polskiego w końcu ubiegłego roku. Kilka tygodni temu na poligonie w Orzyszu w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych, obserwowaliśmy pierwsze strzelania właśnie z tych czołgów i z tych armatochaubic dokonywane przez żołnierzy Wojska Polskiego. Pierwsze strzelania z polskich Abramsów jeszcze w tym roku. Już serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Nie marnujemy czasu również poprzez to, że zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie, a więc nasza kampania Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku do zawodowej służby wojskowej przystąpiło 13 742 nowych żołnierzy. To była największa wielkość, największa wartość, największa liczba od czasu zaniechania obowiązkowej służby wojskowej. To znaczy, że nasza kampania przynosi dobre rezultaty, że jest wielu chętnych do przystąpienia do Wojska Polskiego. Za to dziękuję, z tego się bardzo cieszę i zachęcam kolejnych do tego, żeby wstępować do Wojska Polskiego. Wojsko Polskie rozrasta się liczebnie i z tego się bardzo cieszymy, bo to jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Ale jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, też bardzo mocno chciałem podkreślić fakt,
że powstał w Polsce garnizon w Poznaniu, że żołnierze z tego garnizonu są obecni na stałe w Polsce. To też jest wielkie nasze osiągnięcie. Niewątpliwie takim przedpolem do osiągnięcia tego sukcesu był fakt podpisania 15 sierpnia 2020 roku umowy ze Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej. To był fundament, na którym zbudowaliśmy ściślejsze relacje. Przede wszystkim z wojskami lądowymi Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, bo przecież kilka dni temu do Polski przyleciały F-22 Raptor, a więc również wielozadaniowe samoloty amerykańskie i lotnicy amerykańscy ćwiczą z lotnikami polskimi. Ale niewątpliwie sam fakt obecności też tu na poligonie w Nowej Dębie batalionu wojsk pancernych Stanów Zjednoczonych jest argumentem przemawiającym za tym, że nasze relacje są bardzo ścisłe. To jest ważne, że batalion pancerny jest tu na Nowej Dębie, a więc w południowo-wschodniej części naszego kraju. O to zabiegaliśmy. Nasze zabiegi, to, że nie marnujemy czasu, również powoduje, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć współpracę przemysłową z przemysłem amerykańskim, na przykład z producentem czołgów Abrams. Kilka tygodni temu rozmawiałem, był w Warszawie wiceprezes DEEP, wiceprezes General Dynamics. Rozmawialiśmy na temat ustanowienia serwisu dla czołgów Abrams. Ten serwis będzie oczywiście dotyczył przede wszystkim polskich Abramsów, ale wiemy, że inne państwa europejskie są zainteresowane kupieniem Abramsów. Wiemy też, że rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował o tym, że przekaże Abramsy na Ukrainę. W związku z tym Polska staje się takim naturalnym centrum serwisowym, a pewnie też i produkcyjnym, jeśli chodzi o czołgi Abrams w przyszłości. Prowadzimy też zaawansowane rozmowy z Raytheon, z firmą, która jest producentem przeciwpancernych rakiet Javelin, i też jesteśmy tu na dobrej drodze, żeby ulokować produkcję tej broni w Polsce. A więc to są te wszystkie nasze działania, które służą wzmocnieniu Wojska Polskiego. Ja bardzo cieszę się z tego, jestem dumny, że 68% Polaków zapytanych o to, czy należy wzmacniać Wojsko Polskie, odpowiedziało twierdząco, że należy wzmacniać Wojsko Polskie do tego stopnia, żeby Wojsko Polskie było w stanie odpowiedzieć na atak, jeżeli taki atak byłby na nasz kraj przeprowadzony. Ale przede wszystkim to jest odpowiedź, która stanowi dla nas argument, że dokonaliśmy słusznych wyborów, inwestując właśnie w Wojsko Polskie, wzmacniając Wojsko Polskie. No i to właśnie jest tym najważniejszym elementem polityki polskiej, ale także polityki Sojuszu Północnoatlantyckiego, polegającej na odstraszaniu i obronie. Dziś żołnierze amerykańscy ćwiczyli, widzieliście Państwo, razem z żołnierzami polskimi. Na wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego są armatochaubice Krab z 21. Brygady wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Mówiłem o zakupach dokonywanych w Stanach Zjednoczonych, mówiłem o zakupach dokonywanych w Korei Południowej, ale także chciałbym bardzo mocno podkreślić, że jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o możliwości produkcyjne polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo obok Krabów są też raki. Również zamówiliśmy bojowe wozy piechoty Borsuk, zamówiliśmy karabinki Grot, zamówiliśmy w końcu śmigłowce zarówno w Mielcu Black Hawki, jak i w Świdniku z rodziny, śmigłowce z rodziny AW. To wszystko powoduje, że Wojsko Polskie stoi na straży naszego bezpieczeństwa, a współpraca z wojskiem amerykańskim daje Wojsku Polskiemu bardzo cenne umiejętności, które niezwykle są istotne dla budowy właśnie odporności związanej z tym wszystkim, co dzieje się dziś w Europie, co dzieje się na świecie. Mogę powiedzieć tak, że
są tacy, którzy filozofują, którzy dzielą włos na czworo, mówią, że a może to inna broń, a może to nie taka broń, a może to najpierw mówili, że za wolno kupuję, zamawiam tą broń, teraz, że za szybko, ale ja, proszę Państwa, jestem skoncentrowany na tym, żeby wzmacniać Wojsko Polskie i zapewniam Państwa, że ten proces się nie zakończy, że celem naszym jest zbudowanie najsilniejszych wojsk lądowych w Europie i możemy to zrobić i z pewnością to zrobimy w ciągu najbliższych 2 lat, bo to będzie ten czas, który jest nam niezbędny, żeby dokończyć proces, który zaczęliśmy od właśnie zamówienia Patriotów, HIMARS-ów, samolotów F-35, czołgów Abrams i kolejnej broni. Dziękuję za tą bardzo bliską współpracę wojskową między żołnierzami US Army i żołnierzami Wojska Polskiego. Przed chwilą widzieliśmy pokaz mocy, pokaz umiejętności i sprawności, ale także bardzo dobrej współpracy między Wojskiem Polskim a Wojskiem Stanów Zjednoczonych. Dziękuję.